Cześć wszystkim, witam w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Star Stable od zera. Ten filmik powstał przy współpracy ze Star Stable. Także dla nowych graczy idealnie taki poradnik, jak zacząć grać w tą grę, o czym ona jest, co zawiera i jak w ogóle w nią grać. Tak, w dzisiejszym odcinku właśnie wszystkiego się dowiecie. Kilka słów w ogóle o grze Star Stable dla nowych właśnie graczy. Jest to niesamowita gra o koniach, w której możesz doświadczyć przygód i spotkać się ze znajomymi. Gra jest darmowa do pobrania na system Windows i iOS, także się nie przejmujcie. Gra jest darmowa do 5 poziomu, ale jeśli użyjecie mojego linku, który znajduje się tam na dole w opisie, otrzymacie 7 dni Star Rider plus niespodziankę, kiedy odblokujecie pełną grę i dużo czasu na eksplorację całego świata Star Stable. W dzisiejszej aktualizacji 15 lutego, dzisiaj jest, jakby ktoś miał wątpliwości, Championships Galore, tak się nazywa ta aktualizacja, ukazuje się nowa wersja trzech uwielbianych przez graczy mistrzostw z mnóstwem ulepszeń, zawartości, nagród i aktywności. Wyścigi są dostępne w określonych porach dnia i od tego, jaki jest dzień. Dzięki wyścigu możesz trenować swojego konia, a gdy zajmiesz podium, otrzymasz przepiękną rozetę i szylingi Jorvik, na które będziesz mógł wydać albo sprzęt jeździecki, albo nowe ubrania dla siebie. Przez 3 tygodnie Championships Galore znajdziecie przecenione konie i uwaga, inne przedmioty, które będą dostępne w bazarze w Murland. No to co, zaczynamy, klikamy w link na dole w opisie i przechodzimy do rejestracji, żeby zacząć grać wspaniałą grę, jaką jest Star Stable. Tak więc po wejściu w mój link, który znajdziecie w opisie, jak już mówiłam, pojawia Wam się taka strona. Strona, gdzie stworzycie tutaj swój profil, swoją postać, swojego konia i odbierzecie też moją nagrodę. Tutaj macie bezpłatny prezent w grze dla przyjaciół Wewi. Klikamy i uwaga, co nam się pojawi. Star Rider na 7 dni oraz 100 monet Star Coins. O, proszę bardzo! I jakąś jeszcze torbę widzę i zwierzaczka. Aby odebrać prezent, utwórz konto i podwiedź adres e-mail. Dobra, no to zaczynamy, proszę Państwa. Star Stable od nowa, bardzo się cieszę. Jak wiecie, ja gram Star Stable od 10 lat. Uwielbiam tą grę i jestem zachwycona i bardzo mi miło, że mogę Wam pokazać nowym użytkownikom, nowym graczom, na czym ta gra polega i zagrać jeszcze raz od zera. No dobra, zaczynamy. Stworzymy moją postać taką, wiecie, szukamy Weronika, po prostu tak jak mam na imię. Weronika, czy jest w ogóle Weronika? Jest, Weronika. Imię, nazwisko. Będzie yellow, bo ja lubię żółty kolor. Yellow. Serce? O, może tak. Żółte serce. Weronika, żółte serce. Przedstawiam się Wam w tej grze dzisiaj. Wybierz imię swojego konia. Imię mojego konia. No tutaj już mamy więcej do wyboru. Galaktyczny lód. A co tam takie nieoczywiste? Galaxy Ice, niech będzie. Dobra, podajemy swoją datę urodzenia tutaj. Zaczęłam z tego, dobra, lecimy dalej, od góry powinnam zacząć, a to sam koniec, nieważne. Także wybieramy maść konia. Najbardziej podobna maść do Wilbera, o, może ta? Bardziej, chociaż on jest, no na lato może, można powiedzieć, że tak trochę podbłanego wpada, tak błanosrokatego, bo ten to za bardzo jest taki biały, a ten myślę, że okej będzie. Tu mamy jeszcze inne maści, moglibyśmy też hakamady stworzyć, ale Wilber jest bardziej taki srokaty, więc kolorowy, więc jego weźmiemy dzisiaj na pierwszy ogień. Dobra, no to ustawmy sobie takiego Wilbera. Kolor grzywy on ma mieszany, czarną z białą i właśnie albo całe białe ustawić z ogonem. No fajnie to wygląda. Ale czarny... No jak myślicie? Dobra, wiecie co? Ustawię czarny. Ustawię czarny, mimo to tutaj mamy jeszcze makijaż, tak? O, może taki kolorowy, bo jestem szalona, dziewczyna, nawet teraz mam różowy makijaż. No i będzie taki kolorowy.
z różowymi ustami i czy możemy, możemy sobie obrócić naszą postać i kolor włosów. Blond, no brązowe po prostu. I czy bierzemy kucyka, jakieś takie, nie, no bierzemy długie włosy po prostu, dobra. I teraz oczy. Oczy to ja mam takie, jakie mam oczy, widzicie? Mam takie piwne, piwno-zielone. O ile w ogóle takie tu istnieją. O, może takie bardziej. Chociaż te bursztynowe. No, te ustawimy te, bo tak fajnie się świecą, nie będzie. T-shirt, oczywiście, że żółty. Oczywiście, że żółty, to normalnie dzisiaj na żółto jesteśmy. Rękawiczki to może zielone tak średnio pasują. A weźmy czarne, tak, dla bezpieczeństwa. Chociaż mamy też żółte bryczesy. Co nas dla żółto wszystko będzie dzisiaj? No bo nie mamy czarnych bryczesów, są tylko takie dostępne. No dobra, bierzemy żółte, kurde, co to. I buty, buty. Dobra, tak zróbmy. I wtedy byśmy koszulkę dali, może czarną. O, no i będzie, nie tak wieśniacko, ale jest. Dobra. No i tyle w sumie. I damy teraz akceptuję. Tutaj jeszcze chcecie otrzymać wiadomości o promocjach. Chcę. Ja tam jestem zainteresowana, także klikamy teraz zarejestruj się. Po kliknięciu zarejestruj się od razu wchodzicie na wasze konto i automatycznie pobiera wam się aplikacja na wasz komputer. Tutaj po lewej stronie macie pasek. Jak już się to pobierze, to po prostu klikacie otwórz. Następnie jak widzicie tutaj wchodzicie do swojej skrzynki odbiorczej, potwierdzacie e-mail i potwierdzacie po prostu to, że te konto jest przez was utworzone. Pulpicie, którą właśnie tutaj ja mam, prezentuje się ona następująco. Wiem, mam fajną tapetkę z moimi końmi kochanymi. Czekamy, aż wiadomo, ja nie będę czekać, bo już to mam pobrane, ale także dla wyjaśnienia. Możemy sobie też wejść w nasze konto, kliknąć ustawienia. I teraz kilka słów w ogóle o serwerach, bo widzicie, tutaj jest zmień serwer i macie kilka serwerów. No i wiadomo, jak macie jakiegoś znajomego, który gra też w Star Stable i chcecie razem z nim grać, no to wiadomo, musicie wybrać ten sam serwer. Z racji tego, że jak wybierzecie inny, to po prostu nie będziecie widzieć w grze tego znajomego. No a jak nie macie znajomych, no to wiecie, możecie ich poznać dopiero na serwerach. Wybieracie, jaki chcecie. Mi tutaj Emerald Forest dali, więc niech będzie po prostu. Nie będę zmieniać. Po zalogowaniu właśnie z tej ikony na pulpicie wyświetli wam się oto takie okienko, gdzie zostanie pobrana po prostu gra od podstaw, ale spokojnie potem będziecie od razu mogli kliknąć przycisk graj, nie będziecie musieli czekać. Ewentualnie jak będzie aktualizacja, no to wiadomo, też trzeba chwilę poczekać. Aktualizacje są co tydzień w środę, więc ta gra naprawdę można grać w nią nieskończoność. Tak naprawdę, bo cały czas są dodawane i to zadania fabularne, i to nowe rasy koni, i jakieś właśnie mistrzostwa, tak jak teraz właśnie Championships Galore, w które oczywiście zaraz zagramy. Wam pokażę wszystko co i jak. Jak zacząć w ogóle poruszać się tutaj w tym świecie całym, jak robić te zadania. Bo zadanka też myślę, że są warte uwagi. Bardzo ciekawe, takie ekscytujące, czasem trochę takie nawet mroczne bym powiedziała. Ale wszystko na spokojnie. Gratulacje, jesteś teraz Star Rider. Dobra, klikamy graj. Według legendy historia... Ale piękna zima w ogóle, wow! Według legendy historia rozpoczęła się wraz ze spadającą z nieba gwiazdą. Kurczę, i ta muzyczka, super. Przybrała na postać dziewczyny dosiadającej konia, której światło ożywiło wyspę. Jej dzieje zainspirowały bohaterów chroniących Jorvik przed wszystkimi, którzy chcieliby wyrządzić mu krzywdę. Okej, twoja historia na Jorviku właśnie się rozpoczęła. Zmierzasz do stajni Morland, gdzie będziesz dbać o własnego konia. To spełnienie marzeń. Być może uda ci się tam zadomowić, poznasz nowych przyjaciół i zostaniesz słynnym jeźdźcem. Dobra, pomijamy intro, wy jak będziecie zaczynać, możecie sobie wszystko od nowa poczytać.
skąd wziął się ten pomysł. W ogóle mamy piękną zimę i od razu wam mówię, że tutaj po prawej mamy taki przycisk u góry włącz, wyłącz efekt śniegu. No aktualnie jak to nagrywam jest luty, więc na razie jest śnieg na Jorwiku. O, tu jakieś zablokowane obszary, no już się fajnie, cieszę się. Możemy po prostu kliknąć i wyłączyć ten śnieg, żebyście, no nie wiem, może nie chcecie mieć śniegu, więc tak to fajnie jest zrobione, to mogę wam podpowiedzieć, ale ja wolę magicznie w śniegu tutaj właśnie z wami zagrać dzisiaj. Zaczynamy ruszać naszą postacią, no chodzenie jest jak w każdej innej grze w sumie, WASD, obracacie się, chodzicie, dobra. Idziemy do Justina, dzień dobry. Będziesz rozmawiać z ludźmi, z wykrzyknikiem nad ich głowami, podejdź do nich i wciśnij, by rozpocząć rozmowę. No to albo klikamy właśnie lewym przyciskiem myszy, albo E. Ja zawsze myszką to robiłam. Witaj w Staniach Morland, jestem Justin i prowadzę je razem z tatą. Zajmuję się tutaj końmi o to, by każdy miał odpowiedniego jeźdźca. Jesteś gotowa poznać swojego konia? No pewnie. Mojego Wilpusia to na pewno. Zbliż się do swojego konia i kliknij siodło, by na niego wsiąść. Dobra. No nic łatwiejszego tutaj w tej grze nie będzie. Oto twoja nowa koleżanka. Galaxy Eyes, oto twoja nowa koleżanka. Czy ja coś... Nie, nie było tam płeci wyboru. No dobra. Okej, okay, dobra, Galaxy Eyes, Wilber. Jesteś jako moja koleżanka, no cóż. Aby wsiąść na konia, podejdź blisko do niego i kliknij na siodle. No, widzicie, tutaj macie takie siodełko, wam się pojawia. Klikacie myszką po prostu i wsiadacie na konia. Ale kurczę, Wilbera to jeszcze nie miałam tutaj w Star Stable, także wam powiem. Zawsze hakamady od początku tworzyłam. Justin, klikamy jeszcze raz. Wygląda na zadowolonego z tobą na grzbiecie. A teraz to już jako on powiedzieli. No coś się tam ten przekręciło, ale dobra. Wygodnie ci, świetna z was para. Dziękuję, dopiero co wsiadłam, ale fajnie. Konie są czymś innym niż rowery czy samochody. No, z tym się akurat zgodzę. Z końmi budujesz więź i im więcej spędzacie razem czasu, tym bardziej zauważasz, kim dla siebie jesteście. Też się z tym zgodzę. Oczekujemy, by nasi goście dbali o swoje wierzchowce, więc wyjaśnię ci podstawy opieki nad końmi. Dobra, użyj na swoim koniu siana, wiadra, kopystki i szczotki. Następnie porozmawiaj z Justinem. Dobra, i teraz tak, musimy zsiąść. Tu mamy właśnie przycisk zsiadania. Chód i bieg. No, no, to między chodzeniem po prostu shifta klikamy i albo... biegniemy albo sobie idziemy, naciśnij głowę, podchodzimy. Kurde, ja tu nie muszę nic tłumaczyć, że tutaj tak pięknie wyjaśnione jest wszystko. Oto menu konia, za pomocą którego możesz wchodzić z nim w interakcję. Po prawej stronie znajdziesz opcję opieki nad koniem. Kopytka, proszę bardzo, czyścimy kopytka. Teraz sianko. O, jak słodko. Dobra, jeśli skończy mi się jedzenie, to właśnie tutaj można je kupić w stoiskach. No różnych, to akurat jest stoisko rolnika z Morland. Dobra, napój konia. Co on tam, mleko pije w środku? Dobra, jeśli skończy mi się woda, to do studni. Tutaj te studnie są zlokalizowane w różnych właśnie w stajniach. Akurat jesteśmy w Morland, bo tutaj zaczynamy grę. Ale uwierzcie mi, Jorvik i nie tylko ogólnie, cała gra w Star Stable mapa jest bardzo duża. No i super, dlaczego koniu ty lubisz? Chyba jest śnieg. Tutaj możemy sprawdzić nastrój naszego konia. O super, dzięki czemu będzie biegł o 10% szybciej. Właśnie, bo jak się nim nie będziecie zajmować codziennie, to po prostu on będzie się gorzej czuł, przez to będzie wolniej biegł i też generalnie nie będziecie najlepsi w wyścigach różnych. No i super, udanej zabawy. Okej, okay, podejdźmy jeszcze do Justina. Jest bardziej zalony. Rób to codziennie, zanim się obejrzysz, zaczniesz szybciej biegać. No dobra. Zawsze jest do robienia przy koniach, co dzień pojawia się nowe ogłoszenia. Dobra, okej, okay, super.
dodano do dziennika. Ale widzicie, jeszcze nam się tutaj ten obszar nie odblokował ani tutaj. Musimy jeszcze raz kliknąć. Znaczy jeszcze raz, no zadanie po prostu robić, fabularne. No, będziemy pędzić po szlakach. Gdzie zacząć lekcję jazdy? Dobra, znajdziesz ją za bramą, przystanek, zaraz ci ją otworzę. Dobra, dziękuję. Porozmawiaj z Mają. Dobra, chodź no tutaj. Okej, okay. Nawet nie musiałam nic klikać. O, siema, już tam i macha, cześć. Siemanko, dzień dobry. Maju. No dobra, idziemy do Mai w takim razie. Cyk, na łydbusia. Lecimy. No te siodełko brązowe takie. O, dzień dobry, tutaj kilka graczy jest. O, proszę, tego konia w ogóle mam chyba w moim profilu tym takim, gdzie gram już długo, długo. Bardzo ładny Islandzik. Dobra, Maja. Dzień dobry, witam serdecznie, Maju. Podchodzimy do Mai, żeby robić dalszą część fabuły. Mówię wam, tutaj zadania się nie kończą i naprawdę ta gra ma bardzo duży potencjał i uwielbiam. Zresztą, widzicie, gram już 10 lat tą grę. Może nie regularnie, ale z 10 lat już będzie. Miło cię poznać, Weronika, wspomnę, że brałaś Murland. Witaj. Dzień dobry, to najlepsze miejsce do spędzania letnich wakacji. Dobra, musimy tutaj kilka rzeczy zrobić, żeby właśnie zapisać się na te zawody Championship. No wiadomo, wy musicie jeszcze troszkę się nauczyć nad sterowaniem konia, ale się nie bójcie, to jest łatwizna, naprawdę zagracie w tą grę, nie wiem, godzinkę, dwie, trzy, już będziecie umieć jeździć koniem. Więc się nie przejmujcie totalnie. Dobra, idź porozmawiać z Jenną. Dobrze. Idę porozmawiać z Jenną. A jak wszyscy zniknęli nagle? Nie ma mnie. Dobra, Jenna też macha. Siema, Jenna. Cześć. Pięknie. No po prostu ten śnieg to wygrywa. Ja bym chciała, żeby śnieg był cały rok, nie? Ale tutaj ktoś ma ładnego konia lusytańskiego. Taki trochę Perlino, Cremello. No pięknie. Dobra, lecimy do tej Jenny. Jenna, Jenna. A nie było takiej piosenki? Jenna coś tam? Nie wiem, coś kojarzę. Ty musisz być jedną z tych nowych. Tak, to ja. Z moim Wilbusiem. Zazwyczaj Thomas osobiście wita nowych gości, ale teraz musi się zająć pewnym problemem. Firma GED chce zamknąć stanie. Co? Thomas na pewno znajdzie sposób, by uratować obóz jeździecki. No. No kurde, musimy coś zadziałać. Bo muszę być pewna, że opanowałaś podstawy językowej. Zrób jedno okrążenie po torze i wróć do mnie. Przejdź tor na plac. No to lecimy. O kurde, tego toru nie było, jak ja zaczynałam grać. Fajnie. No to lecimy, proszę państwa. Jak chcecie przyspieszyć konia, no to po prostu klikacie W. A jak chcecie zwolnić, no to S, nie? I tam przechodzicie sobie kolejno step, kus i galop i tam cwał nawet jest. Tutaj w tych koniach Star Stable. Dobra, Jenna. Świetnie nam poszło. Niesamowicie. Ty i Galaxy tworzycie świetną parę, tak trzymać. Może teraz wyjechać poza Trenstein? Jest! Możemy wyjechać poza Trenstajni. Dobra. Zamierzasz poznać resztę Mulan. Musisz mi pokazać, że ty i Galaxy potraficie skakać? O kurde, ty już od razu mogę skakać? Fajnie! Co najmniej cwałem, co najmniej galopem, bo to też wiecie, to tak trochę potłumaczone jest, ale no. Następnie dajesz komendę, by koń skoczył. Oczywiście spacja. Dobra, na środku toru znajdę przeszkodę. No to skaczemy, uwaga, nasz pierwszy skok. Pierwszy skok i taka przeszkoda wysoka? No. Jakbym na żywo miała tak pierwszy raz skoczyć, to bym trochę się bała. Dobra, lecimy. I tak jak mówię, galop. I uwaga, spacja, hop. Pięknie. Cudownie. Ale te konie startowe teraz fajną mają animację, bo pamiętam kiedyś to ta gra cały czas się zmienia, mówię wam. I będzie z dnia na dzień coraz lepsza tak naprawdę. Ale wcześniej te konie miały taki klimat swój.
Dobra, już nie potrzebuję tego komunikatu, proszę państwa, Jenna. Tutaj ładny Islandzik też, o. No i super, no i mamy ukończone zadanie. Na ten moment już więcej zadań fabularnych nie będę robić, bo to pozostawiam wam, żebyście nie mieli tutaj żadnego spoileru i wszystko sami mogli już tutaj przejść, można tak to ująć, te misje. Tam jeszcze w dzisiejszym odcinku mam pokazać właśnie te mistrzostwa w dzisiejszej aktualizacji, która będzie trwała przez następne 3 tygodnie. Mistrzostwa właśnie Championships Galore i jedziemy właśnie na te mistrzostwa. Widziałam teraz te godziny i mamy godzinę 14, a 14:30 zaczyna się pierwszy wyścig. Już się nie mogę doczekać, patrzcie ile tutaj jest osób. Na bank mnie nie poznają moi fani, ale super, to jest ta gra, że mogę też z wami się tutaj spotkać. No i śledźcie mój profil, bo może będziemy grać, będziemy mogli razem tutaj właśnie zagrać jakieś właśnie różne jakieś mistrzostwa. Ile zostało, słuchajcie? Zostało jeszcze 20 minutek, to dobra. 23 minuty zostały, widzicie, jest odliczanie. Można się już zapisać? Jeszcze nie można się zapisać, bo nie widzę tutaj ikonki, bo zasłaniają, kurde. Zasłaniają! Tyle tu osób przyszło na dzisiejszą aktualizację. Zasłaniają. Dobra, zobaczmy, co tutaj mamy na tym bazarku jeszcze. Nie, to samo, czyli to samo. Tu mamy sprzęt i tu mamy sprzęt. Dobra, pojedziemy jeszcze tam szybko na górę, żeby wam pokazać w sumie przed tym wyścigiem. Dawaj, Wilbuś, lecimy! Zobaczymy te konie przecenione i może sobie jakiegoś konia wybiorę. Bo to fajna okazja, generalnie ten bazarek jest. Tu mamy ubrania i sprzęt przeceniony. Dobra, to zaraz. A zobaczmy sobie, jakie konie są przecenione. Uwaga! Już widzę Andaluza! Wszystkie Andaluzy są przecenione? Jeju, mój cudowny Perlino, ale tego już mam. Oczywiście na moim, na tamtym profilu, więc nie będę kupować, ale spójrzcie, jakie te konie są przecudowne i możecie tutaj wejść w tą kartę konia i sobie sprawdzać od razu kłus, cwał, wiecie, galop, szybki galop, ruch specjalny, na przykład te konie mają stęp hiszpański. Każda rasa ma swój ruch specjalny, albo go nie ma, też trzeba patrzeć, nie? Tutaj mamy przeglądaj rasy, dobra, czyli tak, mamy andaluzyjski, Lusitano. Jeju, ten też jest śliczny. Ten też jest śliczny, ale nie wiem. Pasofino. Pasofino, czyli mamy te trzy rasy przecenione. A Pasofino, jaką ma animację? Okej, okay, takie po prostu stepowanie szybkie. Ten jest ładny, taki kary. Ten też taki pysio ma, super. Ale chyba, wiecie, ten Pasofino mi jakoś nie podchodzi. Super. No to najwyżej, wiecie, na startowcu weźmiemy udział w wyścigu, a co? Może jakiś sprzęt mu kupimy po prostu. A czyli ja w bazarku też nie mogę... A, tu jest, dobra. Myślałam, że osobno stanowiska. I dobrze. Co my tu mamy? Poczekajcie, muszę się przybliżyć. Czerwone. Inwentarz. Weźmy sobie inwentarz. Będę musiała Star Coins wydać, żeby ten sprzęt tutaj zrobić. Kupić jakiś nam. A może różowy weźmy sprzęt. Ale tu jest sam sprzęt jakby dla mnie, a dla konia nie ma? A, dla konia jest tam na dole. Dobra, czaję. Serio? Potrzebujesz wyższego poziomu? Mamy w takim razie na mistrzostwa. Zobaczcie, ile tutaj osób w ogóle gra w tą grę. To jest niesamowite. Ktoś ma jakąś bagietkę. Ktoś ma bagietkę zamiast zwierzaka. No to jest dobre, dobre. Smacznego. Weronika, jesteś w samą porę, by wziąć udział w najlepszych mistrzostwach na Jarwiku, które organizowane są dzięki Bobcatom. Rzecz jasna, zamierzasz dołączyć, prawda? Galaxia S nie może się doczekać startu. No jasne, dobra, co jest do wygrania? Nagroda za udział 200 szylingi Jarwik. Pierwsze miejsce, drugie, trzecie Rosetta.
i 250 PD na komunia. Dobra. Chciałabym wystartować wyścigu. Nie no, mega, nie mogę się doczekać. Totalnie nie pamiętam trasy, więc będzie to jakbym pierwszy raz jechała. Dobra, jeszcze czekamy 4 minutki w takim razie, tak? Nie odchodź nigdzie, dobra. 10, 9, ktoś się cieszy. Nie, ja na pewno tutaj sknocę coś, bo mówię wam, no, nie jechałam tego wyścigu dawno. A jak jest odnowiony, to już w ogóle. Dawać. Uuu, samolot. Uhu. Kurde, co mnie tak teleportowało do przodu przed chwilą? Dobra, spokojnie, spokojnie tam. Jakie to jest niesamowite po tym śniegu. Oś, ktoś pojechał naokoło. I chyba dobrze wybrał. Jechciu, nic nie widzę. To tak specjalnie zrobili. No to jest duże wyzwanie. O, widzicie? Znowu mnie teleportowało. Ciekawe czemu. Może dlatego, że jestem nowym graczem i żeby, wiecie, ułatwić mi grę. A jadę na prawo. Niech będzie. Lecimy hardkorowo. O, gwiazdka. Kurde, która jestem w ogóle? 10? Ja myślałam, że jestem jakaś 3., 4. Okej, okay, o tym mówiłam właśnie, widzicie, jak one pominęły, te wszystkie chorągiewki. Teraz trzeba się wracać. A to trzeba bardzo dużą uwagę skupić na tych chorągiewkach. 6. jestem? No nie wierzę. Wow. Czyli jest nadzieja, że jak nowy gracz weźmie udział w tych mistrzostwach, to może wygrać. Jakie przeszkody, ja takich nie skakałam. Dawaj, Wilber! 6. będziemy! Jak to nikt nie wyprzedzi. Uhu! I mamy! Jej, 6. 6. miejsce, no to jest bardzo, bardzo dobre miejsce, moim zdaniem. Warto próbować do samego końca. Mega. No, powyprzedzałam niektórych, a dużo było tych osób, więc jestem dumna z siebie. No i co, takim pięknym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Tyle w dzisiejszym odcinku chciałam wam pokazać. Taki mini poradnik z gry Star Stable, byście się zeznajomili z tą grą. A może już gracie w tą grę, tak samo jak ja, kilka lat, to super, mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy w tej grze, jakieś zrobimy sobie spotkania, bo mówię, ta gra jest super grą i to z fajnymi przygodami, tak to powiem. Pamiętajcie o linku w opisie, który się znajduje, tylko poprzez ten link, jak się zarejestrujecie, to dostaniecie Star Rider na tydzień i 100 Star Coins plus jakieś tam jeszcze rzeczy. Ja się z wami żegnam, dziękuję, że jesteście, uwielbiam was wszystkich, do zobaczenia. Mua.